Cześć widzowie! Witajcie! Dawno nie było odcinka, wiele się przez ten czas zmieniło. Między innymi zobaczcie, mamy kolejnego moda i kolejne bronie. Później pokażę, jak się je kraftuje, jeżeli nie zapomnę. Słuchajcie, moi drodzy, próbowałem przez ten czas nagrać odcinek, ale formatowałem komputer i no wiadomo, po formacie trzeba było wszystko instalować od początku. Czy tam jest to, co ja chcę? I nie, nie tam. Co jest? O nie, mały skubańcu. O, ho, ho. Słuchajcie, coś mnie tutaj. Ach, laguje. Dobra. Próbowałem nagrać odcinek, ale po formacie komputera niestety coś mi się crashował. Crashował mi się program do nagrywania. No i niestety nagrałem 30-minutowy odcinek i wszystko z tego odcinka poszło. Dlaczego poszło? Ponieważ z 30 minut nagrało mi 7. Już ogarnąłem, chodziło o jakość filmu. O jakość. No nie, no słuchajcie, co to ma być w ogóle? Co to ma być? Co się dzieje? Ogarnąłem już, o co chodzi i dlaczego tak się działo. Po prostu na mój komputer, że tak powiem, ustawiłem sobie za dużą jakość nagrywania. A szkoda, bo zrobiliśmy tutaj całe te dwie wieże, masę pająków tam pozabijaliśmy i temu podobnych. Spodziewałem się jakiegoś być może bossa na samej górze, niestety żadnego takiego nie było. Ale cóż, trudno się mówi, zabijmy tą krówkę. Halo. Słuchajcie, coś jest nie tak. Dlaczego mnie tak przycina? No bez jaj. No bez jaj. Coś ja czuję, że chyba będzie trzeba. Won, kobra. Ty też won. Dobra, ale do rzeczy, kurczę. Boże, nie w tą stronę idę. Tam, słuchajcie, mam taką mini niespodziankę dla was. Tylko dlaczego ja nie mam. Aha, to mnie zabiera movement speeda? Nie wiem. Mam dla was mini niespodziankę, ponieważ nie udało mi się nagrywać tamtych odcinków, a dosyć sporo zrobiłem. Pomyślałem jeszcze w międzyczasie, że być może częściej będę troszkę teraz, może więcej będę robić troszkę poza odcinkami, ale więcej na zasadzie jakiegoś zbierania surowców, budowania czy coś takiego. Ostatni odcinek skończyliśmy, pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam, na pustyni. Na pustyni i szliśmy w poszukiwaniu, właśnie już powoli w poszukiwaniu miejsca na domek. No i tak, znalazłem to miejsce tutaj, ten domek, to ja go nie wybudowałem, on tak po prostu z modyfikacji sobie stał. Przynocowałem w nim, myślałem, że nawet być może tutaj zostaniemy, ale cóż, ale poszedłem dalej. Szedłem dalej, szukałem zdecydowanie czegoś innego, szukałem więcej, tak to ujmę, i znalazłem naprawdę zarąbiste miejsce, które wręcz od razu pokochałem, no i zobaczycie, sami zobaczycie. Waypoint na mapie, niespodzianka, tam się kierujemy. Mam tylko kości jeszcze ze sobą. Czy mam tyle pomysłów na tą serię, nawet już wiem chyba, co ewentualnie mógłbym nagrywać po tej serii, znaczy po tej, równolegle, no gdzie po tej, tutaj tak szybko nie zamierzam skończyć, ale kurczę, czasu brakuje, no chciałbym się z wami tym wszystkim podzielić, a nieszczęsna sesja się zbliża i no cóż, nie dają nam żyć studentom, no ale... Ale może jakoś dam radę, jakoś to przeprowadzić. Dzisiaj chwilę czasu znalazłem, żeby tutaj dla was nagrać. No i mam nadzieję, że uda mi się coś więcej. Wgrałem kilka nowych modyfikacji. Już pokazywałem wam m.in. tutaj katana i ten... What the fuck? Czemu mnie tak laguje? Przepraszam was za te lagi, ja nie wiem, co się dzieje naprawdę. Tak dalej pójdzie, to zaraz wyłączę. No, zrobię cięcie i coś spróbuję zmienić, ale nie mam pojęcia, o co chodzi. Może za dużo mobów. Może za dużo modów. Ale nie, no już chyba takiego rzęcha nie mam. W każdym razie wgrałem kilka modyfikacji. Między innymi to, co tutaj już widzicie.
drzewo, to są wiśnie. To są wisienki, jest modyfikacja na właśnie więcej typów jedzenia. Nie ogarniałem jej, że tak powiem, nie wiem dokładnie jakie to jest, jakie jedzenie zostało dorzucone, jakie nowe drzewka i tak dalej. Na razie tylko widziałem wiśnie. Dobra, a teraz jakby się tam dostać do tej niespodzianki. Dobra, nie, słuchajcie, to są jakieś jajca. To są jakieś jajca, dlaczego mnie tak laguje? What the fuck? Co się w ogóle dzieje? Tak, zobaczcie. Pierwsze okazy. Statek piracki. Balon. Tu jakiś coś. Zarąbiście. Już się zaczynają robić powoli te, pokazywać te takie fajne miejsca. Dobra, zróbmy sobie łódeczkę. Może dalej pójdziemy już. Oho, zróbmy sobie łódeczkę. Ta. Zróbmy łódeczkę. Dobra, weźmy trochę drewienka, zrobimy łódeczkę. Dalej popłyniemy sobie. Co jest? Tricapitator działa! O jacie! Ale bajerka! Słuchajcie, wgrałem. Myślałem, że nie działa. Myślałem, że coś mi się tam crashowało. A jednak. Ależ zarąbiście. Świetnie. To jest kolejna modyfikacja, którą wgrałem. Kurczę, już. Najgorsze jest to, że nagrywałem już, że tak powiem, próbowałem nagrać te dwa odcinki, to w zasadzie łącznie te 30 minut mniej więcej wyszło. I, że tak powiem, nie pamiętam, o czym ja już mówiłem, o czym nie. Ciężko jakoś przypomnieć. Więc dobrze, słuchajcie, jeszcze zanim wyruszymy tam, może jeszcze drobne cięcie. Spróbuję ogarnąć te lagi. No dobra, to jestem po mojej przerwie. Nie wiem, czy udało mi się coś zrobić z tymi lagami, ale miejmy nadzieję, że może jakoś, że jakoś będzie lepiej. Jak nie, no to niestety będę musiał usunąć kilka modów. Już się pochwaliłem, że wygrałem jakieś nowe, no ale... Zobaczymy, może Tricapitatora usuniemy, albo coś takie... Go? Say what? Say what? No nic. Zbliżamy się do naszej niespodzianki. No to są jakieś chyba jaja. No to są jakieś jaja. Dlaczego mnie ten Minecraft tak nie lubi? Boże. W ogóle. O Jezu. Już się totalnie wybiłem z tego, co chciałem powiedzieć. Jedna przerwa, co robi z człowiekiem. Czekajcie chwilkę, ja coś czuję, że my tutaj... O właśnie. O właśnie. Nawet może jeszcze troszkę. Strasznie głośno mam na słuchawkach, to tak po prostu wali mi po uszach. Dobra, płyniemy. Na niespodziankę. Słuchajcie, myślę, żeby w następnych odcinkach może... po tych statkach się przejść i albo do takiego jakiegoś, powiedzmy, zamku sobie wejść. Myślę, że to by było naprawdę mega i mam kilka kolejnych pomysłów. Już troszkę to obmyśliłem i myślę, że naprawdę kolejne odcinki będą świetne. O nie, już widać powoli. O nie, od złej strony. W ogóle tutaj myślę, że się wybierzemy niedługo. Dobra, dobra, dobra. I... Okej. Czy jakiegoś dirta mamy? Dirt, dirt, dirt. Mech, nie mamy. Dobra, wywalimy to. Cześć, Sinko. I zbierzemy sobie tutaj. No już wypadł. 2, 3, 4, 5 chyba wystarczy. Okej. 5 tutaj dirtów. No bo nie, weźmiemy sobie tutaj. Czy ja dobrze kombinuję, czy to z tej strony? Tak, chyba z tej, o ile się nie mylę. Co bystrzejsi to widzieli na pewno. A, dobra. Tak, moi drodzy, tu coś jest. I uwaga. O nie, o nie. O nie. Uwaga, uwaga, uwaga. Co to będzie? Co to będzie? Serio.
Serio, taki wielki facepalm w tym momencie. A już, co tam. Jeszcze lepiej. Tu się rozgościmy, tu będzie nasze miejsce na domek. Po prostu jak znalazłem w tej okolicy taką górę, nie mogłem się wręcz powstrzymać, żeby zacząć budować. Zobaczcie, tam jest jakiś zatopiony statek. Tam coś ala żaglówki, tu jakiś jeden zamek, balony, masa balonów, tam kolejny zamek, tu bliziutko jeszcze jeden, w ogóle się zastanawiam, dlaczego ten tam świeci? Ten nie. Jakiś lewy glowstone. No nic. No i tutaj cudowne wnętrze, jeszcze do końca nie wiem, co by tutaj zrobić, ale dzięki, proszę bardzo, kolejne piętro. Dzięki modyfikacji, tak się odmienia? Dzięki tym modyfikacjom, między innymi takim jak Bibliocraft i tak dalej. Aha, i dograłem jeszcze Furniture Moda. Mamy jakieś lodówki, nie lodówki, myślę, żeby jeszcze jedno piętrowalność, troszkę niższe. I tam może takie bardziej nowoczesne, typu komputer, nie komputer, telewizor. Tutaj być może jakoś gdzieś jadalnie, czy łazienkę, o łazienkę zrobić tutaj, ale byłby bajer. No proszę bardzo, macie już mój stolik, crafting table. I tutaj rampę, póki co jeszcze nie zrobiłem żadnego zejścia, więc najlepszym motywem na zejście na dół jest właśnie to, tam Enderman, proszę, proszę. Zobaczcie, no to cudowna okolica po prostu, jak ja ją zobaczyłem, to naprawdę byłem pełny podziwu. No nic, dobra, słuchajcie, moi mili. Myślę, że tutaj postawimy sobie póki co taką prowizorkę, to tu weźmiemy sobie, walniemy łóżko. Jeszcze trochę czasu na ten odcinek zostało. To może póki co, jeszcze nie mam pojęcia, gdzie robić jakikolwiek magazyn, to na razie może te skrzynki wrzućmy, po prostu ustawmy sobie tutaj. Po prostu przerzućmy te itemy na chama, żeby tylko... Ojej, ładny jestem. No nic. Przerzućmy te itemy, tak, że się tak wyrażę, na chama, żeby tylko... Myślę, że się prześpimy i pójdziemy może jeszcze na ten zamek tam. W sumie mamy jeszcze kupę czasu. Czy kupę czasu? Jakieś 10 minut według mojego timera, a to jest całkiem sporo. To jest całkiem sporo, a tak zrobimy oczywiście... To zabierzemy te plecaczki. Porobiłem dodatkowe plecaczki, bo się nie mieściłem z tymi itemami, żeby je pozabierać wszystkie. Dobra, weźmy od razu. O Jezu, inteligent. Weźmy od razu zielony plecaczek. Zielony, o. O, aha, zrobiłem lepszą skórę. Z tej lepszej skóry robi się, później ją się przepala i robi się większe plecaczki. Zawiesiłem się. Robi się ją między innymi z pajęczych sieci. A skąd wziąłem pajęcze sieci? Tak jak wam mówiłem ostatnio, próbowałem nagrać odcinek i próbowałem na tych, a Jezu, no na tych czych, no czych, no tych, tych, Boże, tych wieżach. Na tych wieżach i stamtąd tam było mnóstwo pająków i mnóstwo tych pajęczych sieci i temu podobnych, naprawdę tam zebrałem, więc od razu przerobiłem skórę, bo bardzo bym chciał lapis lazuli, skąd tego mam? Bo bardzo bym chciał, no co, ja bym chciał, idziemy spać. Bardzo bym chciał już zrobić ten większy plecak, bo to naprawdę byłoby bardzo przydatne. Aha, jest tutaj ten stolik, jest to z modyfikacji Bibliocraft. Tak zróbmy, jest z modyfikacji Bibliocraft. I jak go się robi? Robi się go tak, że pionowo, a zresztą może pokażę. Tutaj ustawia się deski, tu i tu, a tutaj półpłytki. No, dla tych, którzy nie wiedzieli, to już wiedzą. Weźmy jeszcze tylko pochodni, kilka sobie zrób. My? Slime! O Jezu! Taki mindfuck. Siedzi sobie człowiek spokojnie i coś mu tu fapie. Słuchajcie, co jest lepsze? Chestplate? Czy iron? Iron. No dobra, ale ten iron i tak nam poleci niedługo. Kto wie, czy nie tutaj na tej wyprawie. Mam tego jednego Iron Helmeta, w ogóle mogę zostawić.
Dobra, ile mamy już czasu? 7 minut 14. 14, to w sumie powinniśmy już kończyć powoli. Ale no, ale chciałoby się tam zajść jeszcze. Nie pokazałem craftingu tych itemów. Aj, dobra, pokażę następnym razem. O, slimy. Się nie powinno ich chyba. Słuchajcie, jakim cudem, jak się zabija jej mieczem, to wypalają slime bole, to ja. Nie wiem o czymś, tak? Jakaś tam ten, modyfikacja czy coś? Znaczy, tfu, modyfikacja jakiś. Boże, no jak to się nazywa? Patch, tak? Update. Ej, co to jest? Raw bacon! Z tej modyfikacji nowej, ale zarąbiście. Dobra, lecimy. A, tu widzę, że jeszcze po drodze do tego. To jeszcze nam się tu wyspawnował statek. To może dlatego on taki rozwalony jest. Może się dwie modyfikacje nałożyły na siebie. I dlatego to tak troszkę nie współgra. No i co? I czy tu nic nie będzie? To nic mnie nie zażre? Chyba nie. Dobra, wchodzimy. Zobaczymy, co tam jest na górze ciekawego. Nie. O tak, dobra. Miał ja na wiosce szambo, miał ja je. Oby, słuchałeś kiedyś huty. Dobra, słuchajcie, czy mnie tu nic nie zabije? Od wejścia? Nie, od wejścia wygląda to dosyć spokojnie. Halo, dzień dobry. O, shit! A co tu się stało? Tak powinno być? Dobra, tu się spawnują szkielety. To w sumie nic nadzwyczajnego, póki same szkielety. Halo, dzień dobry, ja tu pozwiedzać. Boże, co tu się stało, słuchajcie? Co to za jajce? Ja mam jakąś łopatę? Mam łopatę, to może zamiast tych slime boli. No, jeszcze. Aha, to ich jest 200 więcej, tak? Dobra. Kurczę, wypadałoby już kończyć ten odcinek, bo już dosyć długi, a tych takich strasznie długich odcinków wiadomo, że nikt nie chce oglądać. Dobra, robimy tak, wchodzimy na pałę. O, z lagami! O, shit! O. I co, już? Już? Koniec? Naprawdę? Nul? Słuchajcie, coś się spieprzyło generalnie, bo to nie powinno tak wyglądać. Dobra, jeszcze jedno podejście. Nie mogę tam. Aj, nie mogę tam w dół spaść. Boli. Boże. No, upośledzony. No. Co jest what the fuck? Nie! Co ja robię? O, dobra. Boże, trzymałem wuj taki mindfuck, o co chodzi. O, ale mnie podjarało na tego Minecrafta ostatnio. Słuchajcie, naprawdę, tak mi się chce grać, jak rzadko kiedy. I dlatego nie mogę wejść. Ale ten czas nieszczęsny po prostu goni i tak ciężko jakoś. No co jest? Halo, no. Ten nieszczęsny czas goni strasznie. Suburaki, jakby to zrobić, żeby to tam. No dobra, spierniczeć dziadu, no. Spierniczeć dziadu. Cio zgoni, cio zgoni. Cio zgoni, bo co? Bo sesja. O Jezu, no. Won! To, co waszasz? Czas goni, bo sesja, bo się zechciało studiować. Coś mnie jeszcze stąd. Tam jesteś, buraku mały. Może oni w ogóle stamtąd przychodzą, co? A właśnie, czemu ja tego. Boże. Dobra. Nie! Goń się, leszczu. Aha, ty tam stoisz, tak? Świetnie. Jak możesz nie patrzeć na mnie i we mnie strzelać, że to jest najlepsze?
Dobra, robimy tak. Siema. Jej, dobra. Siema. Tu gdzieś jest ich spawner. Won! Jezus, słyszycie to? Ja pierniczę, niby zwykłe zombie. Aha, skończył mi się miecz, nie? Oh shit, nie! Nie! Bo nie, zrobimy tak. Słuchajcie, tu sobie skończymy. A muszę sobie żyćku odnowić. Następny odcinek stąd. Może. Nie no, stąd. Kurczę. To nic nie zrobię z domkiem. O, jakby to tutaj ogarnąć. Będzie stąd, to nic. One tu są. O, tutaj gdzieś siedzą. O, tu. Nie wiem. Może pod spodem. Nie. Tu? Nie, zaraz one będą. Tutaj. No, złoto. Plop. Tak, tutaj są buraki małe. Dobra, w tym razie, no dobra, następny odcinek będzie stąd. Zrobimy stąd odcineczek, już nie będę stąd sam wychodził, nie będę ich sam tutaj utylizował. Ujmijmy to tak, nie wiem co tam się dzieje na dworze, nie chcę wiedzieć. No i myślę, później jakoś dokończymy ten domek, jeszcze kilka ciekawych przygód, wybierzemy się na statki, a później jakaś kolejna niespodzianka, już chyba wiem nawet co to będzie, szykuję coś dla was specjalnego, także dzięki wielkie za to, że oglądaliście i no trzymajcie się, na razie, cześć. Jeżeli wam się podobało, łapkujcie, jeżeli nie, proszę o komentarz konstruktywny, dlaczego nie. Dlaczego nie? Dlaczego? Why not, Leo? Why? Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie, cześć.